Wow, ja też. Nienormalne. Ja nie uważam, że ty nie... Ja nie mówię, że ty jesteś nienormalna. Dziwne to jest, że nic nie mówisz. No nie kodę. My dzisiaj akurat kleimy z drewna różne domki, na przykład. Koleżanka tutaj robi jakiś... Cokolwiek to jest. Wczoraj na przykład robiliśmy, rysowaliśmy sobie, malowaliśmy i przedwczoraj robiliśmy też pacynki, a dzisiaj akurat robimy z drewna. I no, podoba nam się to i na pewno będziemy chodzić też w ciągu roku. Ja chodzę od początku tego roku szkolnego i jestem bardzo zadowolony. W internecie widziałem, oglądałem, miałem zrobić domek dla jeża, że w ogrodzie będzie mógł sobie w nim nocować. I właśnie robię podobny, że tutaj będzie takie wejście, a tutaj będzie reszta jego domku. Tutaj się wsypie liście i w ogóle. I on będzie mógł tym nocować sobie. Że w ogrodzie to postawię i będzie sobie nocował. Tak, pan pozwala, że na przykład jak coś zrobimy z drewna, to możemy to wziąć. Żeby nie poprócić stołu i uformować to, żeby później dać na to rękę. I ta ręka jest około minut i później po prostu się podnosi i trzeba poczekać, kiedy wyschnie. Ja zawsze w pracowni, jak robimy rękę po tej podstawie, trzeba poczekać, żeby wyschnie. My to tak zawsze robimy, że czekamy. To drugiego dnia albo ten i później znów przykładamy tę rękę na to samo miejsce i po prostu i najpierw paseliną podstawę i rękę tajemy, później tajemy ją na to samo miejsce i opaski tniemy i tajemy i tmoczy się te opaski i się daje na tą rękę. Robi się około 2 warstwy. No i się czeka tam 2 minuty i się zdejmuje. Ta woda jest zwykła. I te miejsce, gdzie na palce, to ja pędzelkiem, żeby były właśnie paznokcie, wszystko dobrze. Robiłam też, najpierw zrobiłam też rzeźby, to znaczy, że skliny, a później później takie płasko rzeźby i nakładałam na to opaski, właśnie te, co na rękę. I później odlałam to. Dobrze, a uczestniczysz tutaj teraz tylko w zajęciach podczas ferii zimowych, czy...? Ja uczestniczę też w środę. No i chodzę co tydzień tutaj i dużo rzeczy robię. Przedstawisz się? Mam na imię Olivia Palańska. Chodzę do szkoły numer 2. Dziękuję bardzo. Tu jest lew, który pozwala nam ostatecznie osiągać takie rezultaty, wyniki. Tylko ta na przykład ręka jest przygotowana do tak zwanej kuli.